Witam kochani, zapraszamy do wysłuchania, ale i również do obejrzenia na YouTubie, bo przecież nie tylko nas słychać, ale również nas widać w rytmie biegania napędzanego przez obuwie. To jest drugi sezon, a zatem nie zapomnijcie, żeby obejrzeć wszystkie odcinki poprzedniej serii, bo jest ich naprawdę sporo, teraz już ponad 30, które są dostępne zarówno na YouTubie, na Spotify'u, na Apple Podcasts i tak moglibyśmy długo wymieniać. Ale wracając do rozmowy naszą dzisiejszą, wyjątkową, jedyną, niepowtarzalną. Wszystko się zgadza. Kochani, miała zostać tak naprawdę projektantką wnętrz. Dzisiaj, mimo że się zarzekała, mówiła, że nie, absolutnie, ona nigdy nie będzie trenerką. Jest trenerką, nie tylko biegania, ale również trenerką personalną. A naszą fantastyczną, jedyną niepowtarzalną tutaj w studiu jest... Weronika Zielińska. Spodziewałaś się takiego wstępu? Nie, w ogóle. Właśnie. Aż jestem w szoku, że zostały wyciągnięte takie szczegóły, że właśnie dobrze przejrzany profil gdzieś tam Weronika, była ta wiadomość. To jest dopiero początek, a co się będzie działo dalej, to wspólnie zobaczymy. Emocje sięgną zenitu. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest e-obuwie. Jaka jest różnica między bieganiem kobiecym a bieganiem męskim, bo dzisiaj będzie dużo o bieganiu kobiecym, ale zaczniemy od pytania związanego z imprezą, z którą ty jesteś związana od samego początku, Irena Women's Day. Chodzi o bieg wbrew pozorom, choć powiązane jest to z dniem, jak sama nazwa mówi. O co chodzi w tej idei? Tak, serdecznie chciałabym zaprosić tutaj wszystkie słuchające nas panie oraz poprosić panów, żeby namówili swoje koleżanki. Czy panowie nie biegną, panowie wspierają? Panowie wspierają, okay. Tak. Namówili swoje koleżanki, partnerki, matki, być może córki do wzięcia udziału w tym wyjątkowym biegu, bo biegu dedykowanym tylko kobietom, w którym biegną tylko panie, a właśnie panowie będą nam kibicować. Panowie, być może nasi znajomi, nasze dzieci. Taka, myślę, bardzo szczególna okazja, bo taki moment, w którym my jako kobiety nie musimy się, nie wiem, wstydzić, ograniczać, możemy być odważni, wziąć udział w tym biegu i tutaj cieszyć się swoją obecnością. Imię Irena w nazwie tego biegu i w nazwie dnia nie jest przypadkowe, bo chodzi o najlepszą polską lekkoatletkę w historii, czyli o... Irenę Szewińską, tak, naszą multimedalistkę olimpijską, mistrzostw Europy, świata, rekordzistkę. Tak, to jest wyjątkowa kobieta, która też pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych, że walczy się o marzenia, nie wiem, po urodzeniu dziecka, wraca się do wyczynowego sportu. Jest naprawdę taką ikoną polskiego sportu i myślę, że wzorem dla wielu kobiet, jak dążyć do marzeń, ale myślę też, że jej partner jest takim wzorem dla mężczyzn, jak wspierać swoją partnerkę w tym dążeniu do wielkich marzeń. No, to ładnie to ujęłaś, oczywiście. Nie tylko biegała, tak, ale jeszcze skakała. To jest właśnie piękna historia. Wiele lat polskiej historii lekkiej atletyki, ale i światowej, bo wszyscy do dziś wspominają chętnie na wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Absolutnie tak, to jest ikona, sportowych. Dlatego nie mówimy biegaczka, a lekkoatletka, używając tego szerszego Absolutnie. Pojęcia. Absolutnie. Jednym tchem wymieniana wśród panteonu najbardziej zasłużonych nazwisk lekkiej atletyki. Cieszymy się, że jest Polką, cieszymy się, że przez wiele lat też była prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale wracając do meritum, dlaczego to jest tak ważna impreza z punktu widzenia kobiet? Chyba, żeby odważyć kobiety, żeby biegały. Jeżeli popatrzymy sobie na listy startowe zawodów, takich, gdzie startują i kobiety, i mężczyźni, to my jesteśmy w znakomitej mniejszości. Jednak to mężczyźni startują w zawodach, to mężczyźni się ścigają, to mężczyźni częściej są, trenują, są tacy dokładni w tym trenowaniu i zawzięci. Natomiast nam to przychodzi z wielu powodów, dużo ciężej, dużo trudniej. Mamy swoje ograniczenia też mentalne, niestety, z którymi trzeba było się rozprawić. Zawsze jesteśmy nie dość dobre, może nie zawsze, ale często nie dość dobre, nie dość szczupłe, nie dość silne, aby wziąć udział w takim biegu. I myślę, że ten bieg tylko dla kobiet jest takim momentem, że możemy być w swoim towarzystwie, wspierać siebie wzajemnie, żartować sobie, dodawać sobie otuchy i łatwiej nam jest przełamać strach, nie wiem, może przed ośmieszeniem, że może przed niepowodzeniem, może przed takim pokazaniem się publicznie w stroju sportowym. A my jesteśmy tu wszystkie na starcie takie niedoskonałe
a w tym wszystkim doskonałe, naprawdę wspaniałe i piękne. Naprawdę te obawy jeszcze istnieją? Przecież to jest czysta przyjemność dla nas mężczyzn, mówię to naprawdę z męskiego punktu widzenia, biegać razem z kobietami, startować razem z kobietami w biegach masowych. Ja wiem, ale tutaj były kiedyś takie badania. Dlaczego jeszcze, to widzicie inaczej? Jeszcze no? Całkiem niedawno, w którym na przykład kobiety przyznawały się do tego, żeby iść na siłownię, muszą wystarczająco dobrze wyglądać, żeby móc zacząć ćwiczyć. Co jest w ogóle paradoksem, bo powinniśmy ćwiczyć, żeby się dobrze czuć, dobrze wyglądać. To w ogóle odwrócenie jest. Tak. A tutaj my musimy dobrze wyglądać. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo wielu czynników. Bardzo tutaj nie chciałabym wchodzić w taką psychologię, ale tak jak ja rozmawiam. Ale może tak jest rzeczywiście, że to jest w zdrowym ciele zdrowy duch, bo te badania, o których mówisz, jest takie badania SIXA, State of Mind Index, i wynika z niego, że kobiety na całym świecie ćwiczą rzadziej niż mężczyźni, ale idziemy dalej, skutkuje to ich gorszym samopoczuciem psychicznym. I stąd mówię, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak, i to się nakręca, bo jeżeli ja się gorzej czuję, to mam mniejszą motywację, żeby znowu wyjść na trening, poruszać się. Ja nie mówię już tutaj o bieganiu, ja mówię w ogóle o aktywności fizycznej, tak? I to jest na pewno wiele powodów. Pierwszy to jest ten moment, kiedy my zaczynamy dojrzewać, kiedy zaczyna się zmieniać nasze ciało. Nie wiem, zakrąglają się biodra, rośnie nam biust, zaczynają robić się też niewygodnie podczas ruchu. Sprzęt sportowy nie jest dla wszystkich tak dostępny, jakbyśmy chciały. I tutaj pierwszy moment jest taki, że nie wiem, rusza się ze mną mój biust, moje biodra. Nie mam takiego wystarczającego wsparcia. Przychodzi okres dojrzewania, nie wiem, zaczynam się malować, tu się zaczynam pocić, pocenie też nie jest. Zaczyna się okazywać, że to nie jest fajne. Nie we wszystkich szkołach. No, z jednej strony pocenie jest fajne, czerwona twarz, niepomalowana. Zaraz ktoś mi zrobi zdjęcie, opublikuje je gdzieś tam taką mnie rozmazaną, brzydką i w ogóle. Mówię to brzydką oczywiście w cudzysłowie, bo wcale tak nie jest. Potem mamy taki moment, że nie wiem, idziemy do pracy, jest jakaś taka presja też gdzieś, my sobie też ją nakładamy, żeby nie było społeczna tutaj, żebyśmy pracowały równo z mężczyznami, równie mocno rywalizowały. Potem mamy, nie wiem, urodzić dzieci, rodzimy dzieci, musimy wrócić po ciąży i ten sport zawsze jest gdzieś na ostatnim miejscu. Mamy jeszcze do ogarnięcia mieszkanie, dom, zakupy, gotowanie. Tych rzeczy jest tyle wokół i tyle sobie też same nakładamy gdzieś tam przez lata, że gdzieś ten sport zawsze schodzi na ale jest chyba nadzieja, bo to się zmienia z każdym bardzo rokiem. Zmienia. Bardzo, ale to bardzo. Bardzo zmienia. No, jeszcze gdzieś tam, jak ja zaczynam swoją pracę jako trener personalny, nie zdarzyło mi się, żeby mężczyzna mi odwołał trening, bo dziecko jest chore. Kobieta odwoływała trening. Mam dziecko chore, muszę zostać w domu. Mężczyzna czegoś takiego nie robił. Babcie się zajmowały wnukami, nie dziadkowie. A dziadek w tym czasie, przepraszam, że tak upraszczam, ale na przykład możemy spojrzeć na Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce Masters. Dużo mniej starszych kobiet startuje, seniorek, a dużo więcej mężczyzn. Ale wiesz, często to trochę wynika z tego, że stan zdrowotny, kostny szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o rodzeniu dzieci, niestety jest w opłakanym stanie. Po jednym dziecku okej, jeszcze, no ale dwójka, trójka, czwórka, niestety to jest koszt, tak? A dzisiaj sposób nasz życia, żywienia raczej nie wspomaga tego procesu, raczej go utrudnia, raczej go wręcz jeszcze bardziej powoduje degradowanie właśnie choćby przejście w osteoporozę, tak? Z czasem. Ja się trochę nie dziwię, że kobiet Masters jest znacznie mniej niż mężczyzn. Poza tym... Czy obiektywne przeszkody? Obiektywne przeszkody. Poza tym no, cieszę się, że też tak zaczęłaś mówić, że my kobiety, bo to jest takie fajne i nie chciałbym, żeby też zostało to jakoś źle zrozumiane, no bo my się troszkę wszyscy różnimy, tak? My kobiety, my mężczyźni, my jesteśmy po prostu w pewien sposób różni. I faceci podchodzą często zadaniowo do wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, a poza tym wysoko ocenimy sobie rywalizację. Tak po prostu jest. No, matka natura trochę tak nas wyposażyła w inny sposób fokusowania się na innych obszarach. Ja robiąc rachunek sumienia do tej rozmowy, tak się zastanawiałem, co mi przeszkadza, nie? W ognisku domowym, bo ja strasznie się cieszyłem, jak moja żona zaczęła dojrzewać do tego, żeby zostać mamą, to zaczęła to takie gniazdo domowe wić, po prostu, tak? No, to po prostu się dzieje, matka natura coś takiego ma, coś takiego nam daje. I jak zastanawiam się każdego dnia, kiedy wracam, kiedy dzieciaki tam zrobią
mam taki pajzel, tak nabałaganiam. Ja się sam zadaję sobie pytanie, czy mi to przeszkadza, nie? No i odpowiedź jest oczywista. To są dzieci po prostu, no, bawiły się, okej, jest nieporządek, posprzątają wieczorem, pójdą spać. Wliczone w cenę, tak. Pójdą spać, nie? Mm-hmm. I są takie prozaiczne rzeczy, które powodują, i uwaga, z mojego punktu widzenia po prostu faceta, który jest w domu, jakby wracam często też popołudniami, że moja żona jest ciągle w ruchu, że ona ciągle coś robi, że gdzieś tego takiego spokoju jej brakuje, tak? I faktycznie, jak się zsumuje te wszystkie czynności właśnie, które pozornie mi nie przeszkadzają, jej przeszkadzają, tak? Coś jest źle odstawione, nie w porządku, takim, jaki ona sobie wyobraża, to jest potwornie absorbujące. To znaczy, wiesz, dlatego ja powiedziałam... Ale nie chcesz powiedzieć, że już nie potrzebują wtedy aktywności fizycznej, bo mają tyle obowiązków domowych i okołodomowych. Absolutnie nie. Bardzo potrzebujemy tego wyjścia i tutaj też jest... Właśnie dlatego piję, tego wyjścia potrzeba. Dlatego tak też mówiłam, że my sobie narzucamy, bo my często nie komunikujemy naszych potrzeb albo komunikujemy je w różny sposób. Ostatnio rozmawiałam o tym z moimi koleżankami i ona mówi, że za każdym razem, kiedy o czymś mówi swojemu partnerowi, to się go pyta, co, jakby, jak on to zrozumiał. To nie jest takie złośliwe pytanie. To nie jest złośliwe pytanie, czy zrozumiałeś, tak? Co ty zrozumiałeś? Powiedz jaki komunikat do ciebie dotarł? Tak, dokładnie, bo czasami to jest takie głupie, nie wiem, kobieta rozumie, zaopiekuj się mną, to jest właśnie, odciąż mnie w obowiązkach, a dla mężczyzny to będzie... No dobra, to ja teraz szafkę wbiję, młotek, wbiję gwóźdź. Mówię słowo doprecyzowanie właśnie, tutaj jest więc potrzebne. To jest tak, zupełnie, i to jest właśnie to. I to jest takie też, żeby sobie usiąść na początku i to dlatego mówię też, że tu jest sporo my kobiety mamy za uszami. Żebyśmy my usiadły z naszymi partnerami i pomyśleli, kto co i kiedy może robić, wyznaczyły sobie dni na aktywność fizyczną, kiedy partner powinien wrócić wcześniej z pracy, albo nie umawiał sobie spotkań, albo właśnie nie umawiał się z kolegami, czy tam na wyjście. Wtedy my mamy to nasze wyjście, czy na trening, z koleżankami. Jakby ja jestem też taką osobą, która sobie w każdym momencie stara ułatwić życie i tak dąży do tego, żeby nie szukać problemu, tylko szukać rozwiązania. Więc jeżeli jest problem, to poszukajmy rozwiązania, a czyli nie dobra tutaj... logistyka po prostu, tak? Ja w tym śmieję się, że w moim chaosie jest dużo takiej logistyki i takiego ułożenia jednak mimo wszystko. I pierwszym impulsem może być ten bieg, ale również i to, co dzieje się przed nim, bo to jest pasmo treningów. Tak. Na które zapraszane są kobiety. Tak, drogie panie, rezerwujemy sobie czas. W każdy wtorek o 18:30 spotykamy się przy tym słynnym podbiegu na Agrykole, naprzeciwko wejścia do łazienek. Jest piękny banner właśnie, Irena, Women's Run. 18:30 startujemy z treningiem. W zasięgu bieżni, tak, rozumiem, też jest? Jest on w ogóle, tak, powiem może od drugiej strony, jest on dla każdej kobiety. Jest i dla tych początkujących, które zaczynają marszobiegami, i dla tych, które biegają, dla tych, które być może będą chciały ścigać i osiągnąć jakiś wynik. Zaczynamy zawsze od wspólnej rozgrzewki, biegniemy i też ja znam, staram się poznać wszystkie podopieczne przed treningiem. Ruszamy razem na rozgrzewkę. Dziewczyny takie bardziej zaawansowane biegną większą pętlę, dziewczyny mniej zaawansowane biegną mniejszą. Robimy wspólną rozgrzewkę, ćwiczenia techniki biegu, ćwiczenia być może wzmacniające. Chciałabym was zapoznać z różnymi środkami treningowymi, pokazać wam różne rzeczy, które można robić w ramach treningu biegowego, aby on był ciekawy, interesujący, niemonotonny. Na koniec wspólnie się rozciągamy. Każda robi tyle, ile powinna, w takiej intensywności, w jakiej powinna. Więc nie ma przeszkód, trzeba po prostu szukać rozwiązań i przyjść. A sam bieg odbędzie się? Odbędzie się 24 czerwca o godzinie 9. A premiera podcastu o godzinie 27 czerwca, czyli do samego biegu jeszcze trochę czasu pozostało na takie... Absolutnie. Przygotowanie zupełnie sensowne, prawda? Takie tak. Ponad 2 tygodnie. Znaczy, ja mówię, potraktujmy ten bieg dla siebie jako taki wyznacznik, z jakiego może poziomu startujemy, jeżeli dopiero zaczynamy przygodę gdzieś tam z bieganiem. Przyjdźmy, spróbujmy. Nawet jeśli boimy się wystartować w biegu, przyjdźmy na trening, zobaczmy. Okej, a załóżmy, nie biegam. Jestem niebiegającą kobietą i czy ja mogę wziąć udział w tym evencie, w tych zawodach? Przetruchtać czy to jest 5 dla kilometrów? Mnie? To wszystko zależy, z jakiego poziomu startujesz. A czy ja mogę przejść ten dystans?
przyznam się bez bicia, nie sprawdziłam limitów, jakie są czasem, więc tutaj trzeba było zobaczyć w regulaminie, jaki jest i czy jest tutaj limit czasu, w którym trzeba było się zmieścić. Natomiast to wszystko zależy też od tego, jak my żyjemy na co dzień. Bo jeżeli przyszła teraz do mnie dziewczyna na trening w zeszłym tygodniu, która jeździ rowerem, żyje aktywnie, ale w ogóle nie biega, to ja też jej zaproponowałam na rozgrzewkę marszobiegi. Biegła, truchtała 2 minutki, minutę maszerowała razem z taką grupką czterech dziewczyn, która też była na takim początkującym poziomie. Potem zrobiłyśmy wspólną rozgrzewkę i też mówiłam, te dziewczyny, które zaczynają, mogą na przykład, nie wiem, czy więcej iść, czy krótszy odcinek robią niż te dziewczyny, które trenują, które już się brały udział w takich treningach albo już startowały. A potem też jako część główną biegałyśmy odcinki i te biegające biegały sobie 200, a te, które nie biegały, biegały 100-metrowe odcinki na przerwie w marszu. Więc to wszystko było dostosowane i te początkujące dziewczyny powiedziały, że tak, są zmęczone, bolą je nogi, natomiast to nie jest tak, że one już nie mają siły tutaj wyjść i przetransportować się do domu. I ten dystans 5-kilometrowy nie powinien przerażać, prawda? Nie. To jest naprawdę taki już przyjemny dystans. Już można się zmęczyć, ale to nie jest jeszcze tak długo, żebyśmy nie były w stanie pokonać tego marszobiegiem. No, ja na przykład z moją 6-letnią córką, wtedy 6-letnią, robiąc marszobiegi, bez problemu, na jej prośbę oczywiście, robiąc te marszobiegi, zrobiłyśmy dystans 5 kilometrów, po prostu chodząc i maszerując sobie naprzemiennie. Cały czas mi w głowie dźwięczy to, co powiedziałaś na początku, że kobiety mają ściśle określone potrzeby, tylko czasem są niewypowiedziane, tak? Albo niezrozumiane po prostu, tak? No, tak się dzieje w naszym życiu, że często tym najprostszym elementem, który nas trochę zawodzi, to jest komunikacja. A ja bym chciał odkryć, jakie potrzeby spełnia właśnie taki trening, tak? No bo kobiety wychodzą z domu, idą na trening, przebierają się, są w fajnym towarzystwie, takie mam wrażenie. Po tym, co mi mówisz, wiesz, to jest to wszystko dostosowane systemowo dla każdej grupy, dla każdego poziomu zaawansowania. Ale właśnie jakie potrzeby tutaj może odkryć początkująca biegaczka, tak? Aspirująca. Znaczy, przede wszystkim to może zacznę pierw od tego, co dostaje nasza głowa, czyli my się dotleniamy, co już nasz organizm. My się po prostu dotleniamy. My robimy coś dla ciała, odświeżamy głowę, resetujemy się. W trakcie takiego, jeżeli idziemy na trening zorganizowany, to też jest trochę tak, że ktoś za nas myśli, co my mamy zrobić i my wykonujemy. Więc my czyścimy głowę, nie musimy myśleć, to teraz ja muszę tu skręcić, to teraz ja muszę coś zrobić. My cały czas się koncentrujemy na tym, żeby robić coś, co ktoś nam powiedział. I te rzeczy sprawdzają się zarówno jeśli chodzi o kobiece bieganie, jak i męskie. Oczywiście, bo my resetujemy głowę. Ja sama wiem, jako trener, jak ważne jest, jeszcze ja sama siebie trenuję, więc ja bardzo często korzystam z porad innych trenerów i na przykład chodziłam na pływanie do kolegi i to po prostu nie było lepszej godziny niż ta spędzona z nim, bo ja w ogóle nie myślałam o tym, co ja mam do zrobienia. Ja po prostu się ruszałam, robiłam to dla siebie, a on cały czas mi mówił, co ja mogę zrobić inaczej i ja się tylko koncentrowałam na tym, żeby jego słuchać. I nic. I mam wyłączoną głowę. A kobiety uwielbiają myśleć, analizować tutaj, co jeszcze mam do zrobienia, to, tamto. Przez to, że biegamy w grupie, my ze sobą rozmawiamy. My się dzielimy swoim doświadczeniem. Więc czasami tak jest, to trochę tak odejdę, że mam takie podopieczne, które biegną, nie wiem, spokojny dystans i mają tętno jakieś takie gigantyczne, a ona w trakcie tego spokojnego biegu analizuje kłótnie z mężem, kłótnie z szefem, co musi zrobić i tam to tętno takie pikuje, po prostu widać, kiedy ona się wkurzała w trakcie biegu, a kiedy ona była spokojna. A my teraz tu rozmawiamy ze sobą, nie ma miejsca na właśnie jakieś rozmyślania, co się wydarzyło, co ma się wydarzyć. My kompletnie się resetujemy, po prostu. O to, żeby się wyłączyć. Wyłączyć, tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli biegamy pod okiem trenera, to zawsze mamy tą pewność, albo powinniśmy mieć tą pewność, że on na nas spojrzy, powie, jaką mamy technikę biegu, nie wiem, doradzi nam ćwiczenia, nie wiem, zobaczy, że słuchaj, tutaj może się troszkę pochylasz, może trzeba wzmocnić jeszcze mięśnie brzucha, może oprócz tego pomyśl o wzmocnieniu mięśni pośladkowych. Mamy taką pewność, że robimy to w sposób bezpieczny, dostosowany do naszych możliwości i że będziemy, to też tyczy się mężczyzn, zaopiekowani, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Wiesz co, ja mam takie czasem obawy, jak trenuję trochę z moją żoną, że jak jej właśnie mówię, co mogłaby zmienić,
to, że po prostu będzie się to trochę broniobosieczna. Ja jej powiem z dobrych chęci, wiesz, kochanie, może byś zwróciła uwagę na to, albo spróbowała coś poprawić. Ale ty jesteś mężem, ja też nie trenuję swojego partnera. Z nauką jazdy na nartach, kiedy rodzic uczy swoje dziecko, tak. To próbowałam nauczyć moją córkę jeździć na nartach. Stanęła przede mną, po 2 minutach zdjęłam narty, zapukałam do domku instruktorów i powiedziałam, że potrzebuję instruktora na już. I moja córka po prostu śmiga na nartach, dostała przecudowną, przewspaniałą instruktorkę, bo wtedy miała taką chęć, żeby to była jednak kobieta, czuła się wtedy bezpieczniej i naprawdę zrobiła absolutnie wszystko, więc ja nie jestem ani trenerem swojego partnera, ani trenerem swojej córki, tylko wtedy, kiedy ona mnie poprosi. To... Nie rób tego błędu. No właśnie, to tak w ramach mojego poczucia bezpieczeństwa, żono, kocham cię. Nie. To będzie miły trening. To jest wszystko z chęci, no ale to rzeczywiście, to się zawsze kończy aferą. To trzeba olbrzymiej dojrzałości, żeby taki rodzinny sport przebiegła godnie, tak jak z trenerem. Dlatego ja moją żonę zachęciłem, żeby zaczęła chodzić do trenera personalnego. Dokładnie. I powiem ci, sprawdza się to idealnie. No i to jest dobry kierunek. Tak. Mam nadzieję, że Weronika czyli do ciebie na godzinkę 18. 18.30 przy Agrykoli. Tak. No pięknie, dobrze. A powiedz mi, no to mamy tutaj dwie te potrzeby spełnione, czyli wyłączamy się, ktoś mówi nam, co mamy zrobić. Tak, jeszcze mamy takie, przepraszam, że ci przerwę. Mm-hmm. Jeszcze oczywiście się. Tak, dbamy o siebie, wzmacniamy nasze mięśnie, dbamy o naszą kondycję. Jeśli chodzi o takie, tak jak mówiłeś o tej osteoporozie, no i my ruszając się, trenując, jednak sprawiamy, że te nasze kości, mięśnie stają się silniejsze. My tutaj są takie badania. Naprawdę, tak, zapobiegamy i przedłużamy sobie młodość. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Mm-hmm. I to jest też tak, że po takim treningu, mimo że jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy bardziej wypoczęci, mamy więcej pomysłów, mamy więcej energii i z nową energią wchodzimy w kolejny dzień. Więc nie ma nic lepszego niż aktywność fizyczna. A kobiety fizyczna. Nakręcają się tak samo jak mężczyźni. Adam mówił o tej rywalizacji, ale ja myślę też o takim nakręcaniu treningowym, że kończysz jeden trening, to jest na początku przygody biegowej fantastyczne. Oj tak! Kiedy natychmiast z zakończeniem treningu już wybiegasz myślami do kolejnej takiej godziny, którą spędzisz w biegu. I znowu życiówka. Tak, ja myślę, że to jest kwestia już teraz, może nie często płci, ale po prostu charakteru. Bo ja jestem takim bardzo walecznym, takim nakręcającym się na rywalizację człowiekiem. Jak patrzę na moją córkę, to rywalizacja to jest jej drugie imię. Ona rywalizuje na każdym polu, absolutnie. Tak? Po prostu. Ale w genach, to wyszło w genach. Bo nikt jej nigdy do tego nie popychał. A jak byłaś zawodniczką, też tak miałaś? Bardzo, bardzo wysoki poziom adrenaliny uderzał mi do głowy po prostu przed, tak, i takiej, no nawet mogłam powiedzieć agresji. Czyli wojowniczka. Tak, bardzo, bardzo mam taki wojowniczy charakter. Natomiast mój partner jest właśnie takim, tutaj mam plan, wychodzę i w ogóle go nic nie interesuje. Natomiast jest taki mniej wojowniczy w tym całym trenowaniu. On jest ułożony. Czy on umie się wyłączyć. Tak, dokładnie. Tak. On umie się wyłączyć. I to zależy. Mam takie podopieczne, które od zawodów do zawodów, bo to je motywuje, więc tutaj musieliśmy bardzo często sobie pomyśleć, które zawody są takie treningowe, że ma być spokojnie, które zawody może pobiec szybciej, które zawody biegnie zmiennym tempem, żeby to miało ręce i nogi i mi się dziewczyna za chwilę nie zmęczyła tym bieganiem i psychicznie, i fizycznie. Mm-hmm. Natomiast są takie kobiety, które po prostu trenują, żeby się ruszać, żeby sobie wystartować w biegu, poczuć tą energię i tak mocno ich nie interesuje. A ten bieg czas. Jest dla jednych i dla drugich. Dla drugich, dokładnie. A zanim zapytam cię o tematy tabu, typowe w środowisku, nie tylko kobiecym, ale ogólnie sportowym, to chciałbym zahaczyć o twoją karierę właśnie, o której już wspomnieliśmy, tą zawodową, kiedy biegałeś 400 metrów przez płotki, głównie zresztą przez płotki. Co cię popchnęło do tego, żeby w ogóle taką karierę zacząć? Znaczy ja w ogóle nie wiedziałam, że biorę udział w 4 klasie w zawodach, które są też naborem do szkoły sportowej. Casting. W Warszawie. Zaskoczenie. Tak, ja mieszkałam na Bielanach i tam po prostu była szkoła sportowa, mistrzostwa sportowego z klasami szermierczymi i z klasami lekkoatletycznymi. I ja nawet nie wiedziałam, że biorę w tym udział. Po prostu były jakieś zawody, kazali pobiec 60, rzucić piłeczką palantową, rzuciłam i 600 metrów. No i potem były badania
lekarskie, bo dostałam zaproszenie po wynikach, potem przyszły badania lekarskie, a potem dostałam zaproszenie do szkoły sportowej i było takie, ja myślałam, że też pójdą moje koleżanki z klasy, a potem się okazało, że żadna nie dostała zaproszenia, a ja się zapisałam. No i już nie było odwrotu, niestety. Ja nie pochodzę ze sportowej rodziny, jakoś takiej mocno aktywnej, żeby nie było. Moja mama uczyła nas wszystkiego, pływała z nami, jeździła z nami na nartach, spacerowała z nami po górach. Natomiast to nie była taka rodzina z takimi bardzo sportowymi tutaj tradycjami. I byłam pierwszym dzieckiem, pierwszą osobą, która poszła do szkoły sportowej. No i wszyscy na przykład opowiadali mojej mamie, że Boże, coś ty zrobiła, straciłaś córkę w ogóle, bo ona przecież tam się ani nie będzie uczyć, ani do niczego nie dojdzie, ani ten sport w ogóle, do czego on ma się jej w życiu przydać. W ogóle, co to żadnej za pomysł? Żadnej przyszłości. Żadnej przyszłości, ta dziewczyna jest już stracona dla świata, w ogóle nie, koniec. I rzeczywiście moja mama się strasznie musiała z taką dużą presją otoczenia mierzyć, żeby gdzieś ten wybór nasz jakoś tak... Czy nie poddała się nie, temu? Nie, nie poddała się temu, a ja szybko złapałam bakcyla takiego, że lubię tą rywalizację, sprawia mi to frajdę, lubię biegać, lubię się zmęczyć. To dlaczego się obraziłaś na bieganie? Bo te wyniki, wiesz, medale Mistrzostw Polski, 400 metrów przez płotki poniżej 60 sekund, to już nie są przelewki. No, ciężko byłoby tutaj... Wiesz co, tak, no... Wiesz, doszukać się, patrzę na tą tabelę, bo ja lubię tabelki, patrzę na tą tabelę i sobie myślę, dlaczego obraziłaś się na bieganie? Nigdy nie będę trenerką. Wiesz co, to troszeczkę było tak. Ja, jeśli chodzi o bycie trenowanie, nie znałam tego świata amatorskiego. O, nie wiedziałam, że ten świat w ogóle istnieje. On też taki był... wiedziałam, że mój wujek startuje w maratonach, tak później... Ale jako nie wiedziałaś po co jeszcze. Ale no, startował, ile tam ich startowało przecież wtedy osób? No nie wiem, 1000 może, no, pewnie, nawet pewnie, nie. Pewnie no mówimy o roku 97, tak? No, to 2003 no, może dobijało. Może, tak. W najlepszym wypadku, więc to nie był taki... Ja wiedziałam, że ludzie sobie biegają maratony, ale nie sądziłam, że za tym idzie jakiś trening, że to tak wygląda, że ten świat amatorskiego biegania jest taki rozbudowany i taki kolorowy i taki fajny. Ja nie chciałam bardzo pracować z dziećmi, bo też takie miałam w sobie poczucie, że nie chcę nosić na sobie nie odpowiedzialności za ich marzenia. Że ta odpowiedzialność za marzenia zawodników jest tak duża, że to jest dla mnie zbyt obciążające psychicznie. I takie... Ja bardziej prozaicznie na to patrzę. Ja bym nie mógł dzieci prowadzić. To znaczy też, ale to w ogóle to też jest śmieszna sprawa, bo mi najlepiej się na przykład prowadziło praktyki z najtrudniejszymi klasami w gimnazjum. Tak? I to było najcudowniejsze doświadczenie w moim życiu, bo te dzieci, bo ja też wychodziłam z założenia, że one mi prezentują, a są zaangażowane w lekcje, ale prezentują mi, że nie podoba im się coś, co ja robię, to ja się nie mogę przy tym upierać. Tylko ja muszę wymyślić coś, co ich zainteresuje. Czyli były wyzwaniem. I one tak, i ja traktuję takie rzeczy jak wyzwanie. A dlaczego się obraziłam na bieganie? Jakby to było troszeczkę dla mnie takie przykre doświadczenie, bo mój trener zmarł na obozie, trener Witold Banasikowski. Ja trenowałam z Anią Kiełbasińską w jednym zespole. Byłyśmy na zgrupowaniu w Zakopanem i on zmarł. I ja tak stanęłam przed takim, w połowie w zasadzie przygotowań do sezonu, w takim punkcie, no trzeba wybrać trenera. Oczywiście poszłyśmy pod ręce wspaniałego trenera Bugały i po prostu wielkie podziękowania, że on w ogóle zechciał się nami zająć, bo on już miał wtedy swoje lata, a jednak był po prostu na chodzie i tutaj się zajmował dziewczynami i znosił ich humory po prostu doskonale. Ja po tamtym sezonie nie do końca, nie było medali, straciłam stypendium sportowe, a też pochodziłam z bardzo biednej rodziny. I tak stanęłam w takim momencie, że ja nie chcę być obciążeniem już dłużej dla mojej mamy, że ja po prostu muszę iść do pracy, tak? Potem oczywiście to też były takie czasy, nie wiem, że mówiło się, że jak ma 25-26 lat zawodnik, to już jest stary i w ogóle spisujemy go na straty. To były takie czasy, to były takie czasy. To jak ktoś mówił, że 27, no to w ogóle co ty robisz na bieżni? W ogóle... Ty jeszcze bez kontuzji? Tak, nie, naprawdę, to były takie czasy, tak że... Tak było, no po prostu czas umierać, tak? Oczywiście, jeśli chodzi o życie tak. sportowe. Oczywiście. To się dopiero przesunęło...
całkiem niedawno przesunęły to dziewczyny, Iga Baumgart czy Ania Kiełbasińska, które pokazały, że po 30 można po prostu robić rewelacyjne wyniki. A ty, że Ania Jesień chyba w 2007 tak, była takim pierwszym przykładem zawodniczki, która okazała się na tamte czasy, na ten moment ponadczasowa. Tak. Ale Aneta Lemierz teraz, no tak, dziewczyna, która prowadzi, przeżywa. No niesamowicie, 400 metrów, razem biegałyście, a ona tak. W pewnym momencie, a to będę prowadzić 800, no to jak się okazało, jak świetnie. Tak, a właśnie wtedy to było, może mi zabrakło jakiejś odwagi też. A co się stało, że później jednak ta stara miłość odżyła? Odżyła. Znaczy jeszcze na studiach wymyślałam sobie, że będę trenerem personalnym. No ja lubię tą siłownię, lubię tutaj się zmęczyć. Lubię pracę z ludźmi, lubię kontakt z ludźmi, to ja sobie tutaj znajdę swoją taką przestrzeń na rozwijanie się. I spotkałam mojego partnera. Poznałam mojego partnera Michała, tak. I on był świeżo upieczonym Ironmanem w ogóle, takim amatorem. Ale ten żelazny mężczyzna ci tak zaimponował? Mi to zaimponowało, bo ja zawsze podziwiałam właśnie wszystkich, którzy wykonują jakąś dłuższą pracę treningową, jeśli chodzi o takie długodystansowe bieganie. Bo ja co, niecałe 60 sekund i do domu, czyli tak? Czyli to on był też inspiracją, jeśli chodzi o długie dystanse, twoje długie dystanse. Tak, tak, tak. Bo dla mnie to był, on to zrobił jeszcze, to nie było modne wtedy, żeby nie było. On płynął bez pianki, jechał na rowerze crossowym, jedząc batoniki takie zwykłe, sklepowe, a nie żelowe. Na bezczelnego w ogóle, tak. Pamiętam, opowiadał, jechałem na rowerze i krzyczałem potem do swojego supportu, tylko poproszę te batony bez orzeszków, bo orzeszku z kij to tak nie najlepiej wchodzą, więc to nie jest dobry pomysł. Więc w ogóle... Ale był support, zobacz. Tak, to... jedna osoba potem go supportowała, więc w ogóle no i potem ten bieg, to wszystko było takie, no bo to był 2010 rok, to też u nas jeszcze raczkowało tutaj, jeśli chodzi o ten triatlon. Otworzyły ci się oczy i zobaczyłaś, że można inaczej wtedy? Tak, i on w ogóle opowiadał o tym, że on tak opowiadał o sobie, opowiadał, co to nie on, jaki hojrak, tu Ironman, to coś. A ja tak siedziałam i naprawdę mi to imponowało, bo no nie wiem, no te 12-13 godzin, no ludzie kochani, ile można być w ruchu. Przewziął cię pewnością siebie. Dokładnie. A potem dopiero gdzieś wyczytał, że ja właśnie biegałam, miałam medale mistrzostw Polski. Mówi, ty, jak ja się zrobiłem malutki nagle. Ale ty nic nie powiedziałaś. Czemu ty nic nie powiedziałaś? Jeszcze jak skończyłeś maraton z czasem 3 godziny, tak? 6 minut 9 sekund, tak? Dobrze. Ale pamiętam? Tak. No to też taki maraton, powiem na może otarcie łez. Chyba w zeszłym roku większym takim moim wynikiem i osiągnięciem był ten Tatra Sky Marathon w Tatrach. To jest takie i spełnienie marzeń sportowych takich, moich amatorskich, ale też tak wynikowo, zdrowotnie. Ja miałam wtedy Dzień Konia. To był wspaniały taki bieg. Czyli taki akcencik, dobra, kropka nad i, prawda? Tak. Jestem w sporcie, tak. Cieszę się, kocham to, tak. I jeszcze trzepę tak, fajny jeszcze wynik. Coś robię fajnego. Tak, a z tym bieganiem to po prostu Michał mnie zapisał w 2011 roku na 5 kilometrów. Ja jak usłyszałam, że mam biec 5 kilometrów bez przygotowania, przecież ja od roku nie biegam w ogóle, o co ci chodzi? Ale, o Jezu, chyba wszystkie możliwe przekleństwa, jakie znam, to tam wyrzuciłam z siebie, ale przeklinając, pakowałam rzeczy sportowe. I on był w szoku, bo on myślał, że ja nie pójdę, a ja po prostu wzięłam, poszłam, a on tak mówi, Jezu, to ty tu jesteś? I poszedł, pobiegł po numer startowy, bo on mnie oszukał. Potem się okazało, że mnie oszukał, że on mnie zapisał na te zawody. Ja przyszłam, bo mówi, był tak zestresowany, że mówi, poleciałam, załatwiłem numer startowy na szybko, żebyś ty miała z czym pobiec, bo już byłaś taka zła, że musisz biec, że ja nie wyobrażam sobie, jak będziesz zła, jak usłyszysz, że nie pobiegniesz. To ja się ubrałam, ja się uszykowałam, a ty co? Tak, dokładnie. I to był ten pierwszy bieg. 21 minut pobiegłam na piątkę, tak bez niczego. W ogóle stwierdziłam, że super, chyba byłam trzecią kobietą wtedy, nie pamiętam. I ja potem ktoś powiedział, no dobra, to fajny wynik jest wtedy, kiedy pobiegniesz poniżej 20 minut. Ja mówię, dobra, to ja się zapisuję na następne zawody, ja poniżej 20 minut pobiegnę. Tylko, że ja sobie tak biegałam, truchtałam po 3 kilometry, tak sobie po prostu tylko truchtałam, ale jak stanęłam na starcie, kazali biec po 4 minuty na kilometr. Ja tak, to biegłam po 4 minuty na kilometr. Ciemno miałam przed oczami, ale biegłam i było 19:58. A w twoim przypadku dobiegnięcie do dystansu 42 km 195 metrów, ile ci zajęło? To znaczy ja mój swój... Bo z takim backgroundem sportowym podejrzewam, że to jest szybsza droga. No, żeby... Nie, bo ja nie lubię długo biegać. Ja bardzo długo nie lubiłam długo biegać. Ja w ogóle... A teraz lubisz długo biegać? Chyba się polubiliśmy.
Tak, już nie mówię nie. Nie, nie lubiłam długo biegać. Bardzo mi się podobało to 5 kilometrów, bo to tak szybko, na dużym zmęczeniu, na takim właśnie odcięciu, już na końcu masz ciemno przed oczami, jeszcze trzeba utrzymać to tempo i to było takie fajne. Dycha nie do końca mi podpasowała, bo to trzeba biec szybko, szybko, ale już to zmęczenie dłużej trwa. Natomiast półmaraton już był taki fajny, ale półmaraton zawsze traktowałam tak trochę po macoszemu, na zasadzie tak run for fun, dla zabawy. Cieszmy się tym, zrobię sobie te 21 kilometrów dla siebie i też bez jakiegoś takiego, Boże, dużego kilometrażu, jeśli chodzi o przygotowanie, bo mi po prostu, ja zawsze wychodziłam z założenia, że mi przygotowania mają sprawiać przyjemność, treningi mają mi sprawiać przyjemność, a co z tego wyniknie na starcie, to... Ja już swoją karierę skończyłam i ja zawsze powtarzałam to. Ja karierę skończyłam, ja się już nie zażynam, ja to robię dla siebie. Oczywiście robię jakieś mocniejsze akcenty, robię mocniejsze treningi, ale to jest zawsze na takiej zasadzie z taką dozą takiego stopu i takiego, że ja potem mam życie. A jak, zdrowe podejście. A jako sprinterka, no właśnie, bo to są dwa różne światy, kompletnie tak daleko od siebie oddalone. 400 metrów, 400 przez Płotki i biegi uliczne, czy biegi tam w parkach Piątka Dycha, biegi górskie, Boże. Czy ty się spodziewałaś, że jest taki urodzaj wyboru butów? Po prostu na rynku? Bo to się odkrywa z czasem, nie? Ja też to odkryłem z czasem. Nie, to jest w ogóle śmieszne, bo właśnie jak... W ogóle miałam problem z dobraniem pierwszych butów, bo nie wiem, tak jak ty może. Mi z pierwszych palec wychodził, bo były za ciasne. Dokładnie to samo, bo ja je dobrałam jak kolce. Po prostu, żeby były ciasne, przylegały i to były w ogóle... Żeby nie było, wybrałam Asicsy Nimbusy. Miałam stare Nimbusy, jakieś czternastki chyba, czy coś takiego. Dobry model, no. No, więc wybrałam je, dobrałam je, chociaż tam chłopaki mówią, no nie wiem, czy nie, one nie za bardzo amortyzowane dla ciebie. Mówię, słuchajcie, ale ja nigdy nie biegam, już trochę bolą Achillesy. Mnie już boli, jak patrzę na buty. Ja tak nie biegałam długo, więc ja też mam technikę biegu trochę bardziej sprinterską niż taką długodystansową, więc ja chciałam troszeczkę amortyzacji. No i rzeczywiście dobrałam je za małe, bo one potem mi cisnęły w palcach. A paznokcie zostały? Nie, paznokcie na szczęście jakoś zawsze, nigdy mi się nie zdarzyło, ani po górach, ani po maratonie mi się nie zdarzyło, żeby coś się działo. Nie, to akurat mam szczęście. To moje, ale tylko ja też fruwały. No, ale ja też kombinuję z różnym zasznurowaniem butów. Ja nie sznuruję standardowo butów, bo ja mam bardzo wąską stopę, więc ja często jakoś inaczej przesznurowuję. Więc takie mam swoje różne patenty, w zależności od buta. A jak obserwujesz kobiety i ich wybór butów, obuwia właśnie, biegowego, to na czym one się najbardziej skupiają? Dlaczego zawsze to jest muszą kolor? Być ładne. Ja jestem spod znaku panny, więc mogę się wypowiedzieć. Muszą być ładne. Nie, rzeczywiście. Ewentualnie praktycznie, jeżeli planuję trenować gdzieś w trudnych warunkach, to najlepiej całe czarne. Aha. Nie, właśnie. Tak mówi panna. Tak, nie, tak rzeczywiście jest tak, że mam nadzieję, że oprócz tego, że są ładne, to rzeczywiście kobiety dobierają je pod to, co chcą robić. I mężczyźni, mam nadzieję, że też ta świadomość rośnie. No nie oszukujmy się, dużo się o tym mówi. Mówi się o tym, że była przynajmniej te dwie pary na treningi, na jakieś szybsze akcenty albo do startowania. I rzeczywiście... Znaczy, teoretycznie powinny kobiety mieć więcej butów do biegania, bo jak obserwuje się szafy kobiet z butami, no to... Wpadnij do mojej, słuchaj, zapraszam. Ja się ostatnio śmiałam, jak ubezpieczałam mieszkanie i pani się mnie pyta, no a zawartość szaf? A ja mówię, Michał, te wszystkie buty, ortaliony, bluzy. Jak policzysz? Czy my jesteśmy na pewno pewni, że dobra kwota jest tam wpisana? No ale to tak, rzeczywiście. No tyle, no też tyle czasu mam, jestem w tym projekcie ASICS Frontrunner, więc to też jakby jest moje takie zaplecze, które mi oprócz tego, że mam możliwość robienia świetnych rzeczy, robienia fajnych rzeczy, poznawania fajnych ludzi, to gdzieś to zaplecze sprzętowe no od tylu lat absolutnie jest. A zakup nowych butów biegowych jest tak samo rajcujący jak zakup nowych szpilek? Pytasz? Ja nie pamiętam, kiedy ja kupiłam szpilki właśnie, naprawdę, ale to też jest tak, że właśnie ta moja wąska stopa sprawia, że ja jak już znajdę but, który na mnie pasuje, to kupuję ze dwie pary i one tak ze mną są, dopóki nie muszę, bo ja choruję, jak muszę kupić inne buty niż buty biegowe, bo to jest po prostu bardzo, bardzo trudne zadanie. A ci słuchacze, którzy nie wiedzą, a mają problem z dobraniem prawidłowo obuwia, zapraszamy do internetowego sklepu lub stacjonarnego o obuwie, a tam oprócz aplikacji również profesjonalne doradztwo, więc pamiętajcie, dobre buty to połowa sukcesu, bo jak nie, to zajdą wam paznokcie tak jak mi.
Tak, no. Dokładnie. Dokładnie, zejdą paznokcie albo mogą się różne takie kontuzje nam przyplątać, bo od stóp tak naprawdę bardzo my tak nie doceniamy tych naszych stóp. Myślimy o kolanach, kręgosłupie, brzuchu, a te nasze stopy... A to tam się wszystko zaczyna. Tak, to one nas odbijają pierwsze od podłoża, to one nas napędzają do biegu, do chodu, o, bo to też jest kwestia chodu bardzo często. Te treningi to jest też taka pomoc, jeśli chodzi o dobieranie obuwia, pewne wskazówki, no bo widzisz, jak biegają kobiety. Znaczy, no widać, czy tam jest jakaś na przykład pronacja, to bardzo, jak jest taka duża pronacja, to widać, czy to... Wiesz, że to tak, może być wstępem do takiej diagnozy, prawda? Czy możemy sobie porozmawiać, że nie wiem, może przy większej wadze może być na początek troszkę większa amortyzacja. Czy na przykład, jeżeli tutaj ktoś ma określoną technikę biegu, to też pomyśleć, czy amortyzacja podpiętą, czy jednak jakiś szybszy, bardziej dynamiczny but, bo dziewczyna ma jakieś naturalne, kobieta ma naturalne predyspozycje do takiego dynamicznego biegania. Tak, jak najbardziej. But jest takim... To też jest tak, że ten but nie musi być na zawsze taki z nami, taki sam, jak go sobie wybraliśmy na początku. Przecież my z czasem też wzmacniamy mięśnie, poprawiamy naszą technikę biegu, albo nawet jak jej nie poprawimy, ale na tyle się wzmocnimy, że ona już nam nie szkodzi i my sobie w tym naszym schemacie ruchu dobrze radzimy, to ten but możemy sobie odchudzać, możemy go sobie zmieniać, możemy go dostosowywać do naszych dystansów. Mamy wybór świetnych butów do biegania po górach, albo mieszanego biegania po terenie i po parkach, i po lesie, po asfalcie, więc... Szukać doskonałości. Oczywiście. Tak, ja od razu przepraszam za kolokwializm, jakiego użyję, ale my, mężczyźni prostaczkowie, często nie doceniamy, z czym mierzą się kobiety w trakcie swojego sportu, uprawiania sportu, treningu, bo oprócz tego, i teraz możesz to, Macieju, zapisywać śmiało, bo kobiety są cudem natury, jednakże jest pewien dyskomfort i problem trenowania raz w miesiącu z menstruacją. Jak wygląda sport kobiet? Bo to jest ogromne tabu, o którym się mało mówi, a my faceci często po prostu też nie... Trochę się gubimy, tak? W tym, co się dzieje w trakcie menstruacji. I to musi być dużo, dużo trudniejsze z naszej męskiej perspektywy trenować, utrzymywać sport wtedy, kiedy wszystkie te problemy następują. Tak, prosimy o odpowiedź, żeby ona była jeszcze bardziej uświadamiająca mężczyznom, znaczy, jak ważne jest wsparcie dla kobiet. Chcielibyśmy zrozumieć. Tak, wsparcie dla kobiet jest niesamowicie ważne. Myślę, że nic nie działa tak jak na kobiety, jak płachta na byka, jak, nie wiem, słyszymy, zbliża ci się okres. jak po prostu chodzimy, nie wiem, denerwujemy się, jest nam samym trudno ze sobą i jeszcze słyszymy takiego trochę takiego kupniaka, dostajemy tutaj, albo zbliża ci się okres. Rzeczywiście, my jesteśmy bardzo uzależnione od tego cyklu tutaj hormonalnego. Ja może zacznę troszeczkę z innej strony. Ja na przykład obserwuję to, mam aplikację w zegarku, połączoną z zegarkiem, tak, w telefonie, gdzie sobie notuję, kiedy ta miesiączka następuje i wiem, w której jestem fazie, kiedy cyklu. Ja też to czuję, bo ja mam takie olbrzymie czucie swojego organizmu, świadomość swojego ciała. Inaczej trening przebiega w różnych cyklach? I teraz tak. I ja na przykład nauczyłam się już przez tyle lat na sobie, że jeżeli jestem gdzieś tam, zbliżam się do tego okresu owulacji, to ja wiem, że ja mogę góry przenosić. To ja wiem, że ja mogę wszystko. Jak start jest, to idę spokojna, po prostu wiem, że wyjdzie dobrze. Wiem, że w tym czasie mogę trenować ciężej i mocniej. Chociaż jest to taka faza, w której na przykład sporo kobiet czuje się źle. Ja mówię o sobie teraz. Czyli indywidualne to jest. Bardzo indywidualne. Ale nogi niosą. Ja mogę robić wszystko. No, absolutnie nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabym zrobić. Natomiast jak im bliżej jestem miesiączki, tym czuję się słabsza fizycznie. Natomiast ja też nauczyłam sobie z tym radzić, bo na początku to było tak, że byłam coraz bardziej słaba fizycznie. Przychodziły te bóle menstruacyjne, olbrzymie bóle, gdzie ja po prostu leżałam i naprawdę, jak przychodził start, ja po prostu nie szłam, ja po prostu zostawałam w łóżku. To już nie jest, rozumiem, do rozbiegania. Do rozbiegania. Nie, to nie było do rozbiegania. Natomiast ja też nauczyłam się sobie radzić z różnymi rzeczami, zadbałam o moją dietę i to jest taki apel też może teraz do kobiet, ale i też do panów, którzy mają takie partnerki, nie wiem, wysłuchają podcastu i zobaczą, że ich partnerka się męczy. Ja na przykład zadbałam o większą podaż białka w diecie, ponieważ my kobiety przez wysoki poziom progesteronu
trudniej nam utrzymać masę mięśniową, rozpad białek jest dużo większy niż u mężczyzn, trudniej nam zbudować masę, ale też ją utrzymać. No i ja zadbam o podaż tego białka, szczególnie na tydzień przed miesiączką więcej jem białka. Suplementuję się po prostu białkiem, robię sobie szejki białkowe albo dodaję sobie do owsianki rano na śniadanie, tak żeby to białko było w diecie bardziej zaakcentowane. Suplementuję cynk, kwasy omega. Tuż przed miesiączką bardzo na to zwracam uwagę i ratuje się też, że zaczynam brać niewielkie dawki aspiryny na kilka dni przed miesiączką, po prostu. I ja zauważyłam, że opuchlizna jest mniejsza, lepiej się czuję, mam mniejsze skurcze i miesiączka jest łagodniejsza, mniej obfita i ja na przykład Tatra Sky, o którym już mówiliśmy, robiłam w możliwie najgorszym dniu, czyli dzień przed, a czułam się po prostu, oprócz tego, że miałam już napięte bardzo mięśnie i leciałam na nospie od początku, bo przepona już nie pracowała dobrze, ja miałam bardzo wysokie tętno przez cały czas, bo przepona nie pracowała, żołądek, przepona się podczepia czyli w tym samym... Czyli skurcz mięśni gładkich powoduje to, że przepona jest, powiedzmy, nie możemy oddychać torem dolnym. Tak, było mi ciężko oddychać, tętno miałam przy najprostszym biegu już w granicach 160, więc to już było bardzo wysoko. Na samym początku ja po prostu 160-170 cały czas byłam w takim przedziale, co ja mówię, Boże, co tu się dzieje, a nogi idą, tylko tu nie ma oddechu, a przepona jest blisko żołądka, to jest to same, te tutaj wszystkie miejsca się krzyżują, mnie to od razu żołądek zaczął gorzej pracować, jelita i ja po prostu tylko nospa, jedna nospa, druga nospa, po trzecie gdzieś dopiero gdzieś tam puściło, więc w połowie dystansu. Natomiast ja się czułam wtedy rewelacyjnie i zobaczyłam, że jak ja zadbam o to, co jem, jak jem, o podaż węglowodanów odpowiednią, białka, nawodnienie, to ja doskonale znoszę ten czas tuż przed, gdzie ja jestem klasycznym przykładem, który leżał w łóżku. Czyli bolesnym miesiączki. Bolesnym, takim naprawdę, więc można to przejść. A zapytam, bo to jest często spotykane u zawodniczek młodych, które przechodzą bolesne miesiączki, że po prostu rezygnują z treningu, tak? I no, my faceci rozmawiamy na treningach, nie przychodzi koleżanka na trening, co się stało? No po prostu ma tak bolesną miesiączkę, że dzisiaj po prostu lepiej niż nie trenuje. Trenować czy nie trenować? To już właśnie znowu zależy, jak mocno boli, bo jeżeli tak mocno boli, że właśnie nie mogę wstać, to nie, no zróbmy ćwiczenia oddechowe, poleżmy. Czyli zróbmy coś w zamian jogę, coś wyciszającego, o ile możemy, bo czasami, ja wiem, że to trudno sobie wyobrazić, drodzy panowie, ale czasami to tak boli, że nie jesteśmy się w stanie wyprostować. Ale jeżeli tak nas boli, to zróbmy coś z tym. To nie jest tak, że to jest normalne, bo miesiączka jest normalna, ale takie bóle nie są normalne. Więc ja coś z tym zrobiłam. Czyli to jest jakiś sygnał, tak? Sygnał, że coś jest nie tak, że czegoś nam brakuje, albo jest to ta dieta właśnie, o której ja mówię, suplementacja, to co nam nie podziałało, albo idźmy do ginekologa, porozmawiajmy, odwiedźmy fizjoterapeutkę czy osteopatkę uroginekologiczną, bo być może jest to napięcie mięśni dnia miednicy, może tam się coś dzieje nie tak, może kwestia napięcia jelit, które też są obok macicy i to wszystko na siebie działa. Ja na przykład jak powiem rzeczy, których nie mogę i gdzieś moje jelita nie pracują dość dobrze, to ta miesiączka potem też przychodzi trochę boleśniejsza, bo to wszystko w naszym organizmie się ze sobą krzyżuje. Czyli wszystko, są uniwersalne wskazówki, ale są też rzeczy, które po prostu trzeba poznać biegając. Na początku wspominaliśmy o barierach, które ograniczają to kobiece bieganie. To jest na pewno taka bariera, ale rozumiem drogą do jej rozwiązania czy przełamania jest poznanie samej siebie w trakcie biegu. Jak ktoś zaczyna biegać, kobieta zaczynająca biegać, musi mieć świadomość, że musi sobie dać trochę czasu na poznanie siebie w tym biegu. Oczywiście, że to może być tak, ja też tłumaczę zawsze na początku, jak trenujemy, ale też mężczyznom. Musisz na treningu czy na zawodach popełnić mnóstwo błędów na początku. Musisz, bo to jest normalne. Musisz się nauczyć, co na ciebie działa, a co nie. I tak samo kobiety. Jeżeli czujesz się gorzej, spróbuj zrobić marszobieg. Jeżeli oczywiście nie musisz jechać na start gdzieś do innego miasta. Spróbuj. Możesz w trakcie zejść. To nie jest żadna porażka. Jeżeli boli cię tak mocno, jeden miesiąc, drugi miesiąc... To ciężko miesiąc, facetowi wytłumaczyć. Wiesz co? Myślę, że to jakaś taka kwestia... Myślę, że kobiety mają troszeczkę inaczej. Właśnie ta świadomość u kobiet troszkę jest inna. My się troszeczkę właśnie różnimy. Tutaj właśnie przytoczę te badania, jak kobiety biegają, że robiono badania w Stanach chyba właśnie i
olbrzymią grupę mężczyzn i kobiet zbadano, dystans 5, 10 i chyba półmaraton też. Kobiety w trakcie biegu albo się rozpędzają, albo utrzymują tempo. Mężczyźni w dużej większości zwalniają po połowie dystansu, czyli to znaczy, że zaczynali za szybko. Albo przeceniali swoje siły, albo są tacy, wiesz, no ciężko powiedzieć, tutaj nie chcę wchodzić w rolę psychologa. Tak, ale kobiety albo nie zawsze czują się na tyle pewnie, albo są bardziej rozsądne, mają większy taki, no dobra, no to zobaczę, na co mnie stać, albo nie do końca lubię się tak zmęczyć. Jeśli odpuszczenie zaliczamy po stronie rozsądku biegowego, to absolutnie kobiety mają go więcej. Ja rozsądek zostawiałem w innych spodenkach. Nie, naprawdę. I wracając do tej miesiączki właśnie, wszystko jest bardzo szalenie indywidualne, ale nie bójmy się trenowania z miesiączką. Ja też, no... A to jakie ćwiczenia zamiast? Jakbyś miała powiedzieć dokładnie, co zrobić, jeżeli okej, czuję się źle, nie pobiegam, to co robię w zamian, tak? I może ile tej jogi, a może jakie ćwiczenia konkretnie, tak? No spięta przepona, no to nie jest komfortowe. No to kładziemy się na plecach, ćwiczenia oddechowe, tego toru dolnego, tego toru brzusznego. Kładziemy się na plecach, ugięte nogi, kładziemy sobie ręce tutaj w okolicach kolców, tych kolców biodrowych, kciuki po przeciwnej stronie i wyobrażamy sobie, że nasz brzuch rośnie jak cylinder. Nie unosimy klatki piersiowej, tu jest luźno, natomiast brzuch, plecy, żebra rosną jak cylinder. Wyobrażamy sobie, że nasz brzuch to, czego też nas nie uczą. Czyli kobieta ma zawsze mieć wciągnięty brzuch, tak? A my mamy mieć go luźnego, takiego, wiesz, zawsze wciągnięty brzuch, tutaj, wiesz, klatka piersiowa do przodu, wciągnięty brzuch, tutaj fałdeczka nie może ci się pokazać, tak? Natomiast tu nie, luzujemy brzuch, staramy się rozluźnić tutaj. Czy nawiązujemy kontakt z ciałem. Tak, i oddychamy. Poprzez oddech. Nie wiem, wdech liczymy do 3 na początku, wydech do 4. Troszkę dłużej wydechu nie dociskamy, tylko go tak na wydechu czujemy luz, tak, żeby go nie dociskać. Natomiast potem możemy spróbować ulubionych ćwiczeń. Jeżeli nas boli i się źle czujemy, zróbmy coś, co lubimy. Co nas nie przymusza. Ja bym rozciągała biodra w trakcie jogi, rozciągała biodra, przywodziciele, dolne mięśnie pleców. Czyli jakiś warrior, tutaj, tak? Poza wojownika. Pies z głową w dół, pies z głową do góry, jakieś skręty, ale też delikatnie. Wiodę się mówi, że w trakcie miesiączki, oni bardzo też zwracają uwagę na cykl, że nie powinniśmy krzyżować, czyli prawa ręka, lewa noga, tylko iść prawa ręka, prawa noga. Czyli rotować się, jeżeli prawa noga jest prosta, lewa jest ugięta, to skręcamy się w lewą stronę, że jednoimiennie ćwiczymy wtedy. Tak samo w ciąży, jednoimiennie, bez skrzyżowania. I jeszcze chciałem zapytać o regenerację w kobiecym bieganiu, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Mam wrażenie, że kobiety mogą trenować więcej. Ojej, to też jest sprawa indywidualna. Ja na przykład mogę mówić o sobie, że ja potrzebuję długiej regeneracji i zawsze potrzebowałam długiej regeneracji i zawsze czułam, że potrzebuję dłuższej regeneracji, że zupełnie inaczej działam. To jest bardzo sprawa indywidualna. Tak, my jesteśmy tak jesteśmy zbudowane, skonstruowane, że możemy dłużej pracować. No są te badania, które pokazują, że my możemy dłużej trenować, dłużej biegać. Mamy takie predyspozycje wydolnościowe, natomiast to wszystko zależy od tego, jak my żyjemy, jak my dbamy o siebie, jak my jemy, śpimy, tutaj pracujemy, jaki mamy poziom stresu. Więc tu regeneracja i to, jak sobie ustawimy trening, zależy od naszego stylu życia i znowu od tego, jak o siebie dbamy. Ja na przykład, wróćmy do miesiączki, bardzo często jest tak, że potrzebuję spokojniejszych treningów po miesiączce, żeby się troszeczkę odbudować i znowu wrócić na taki swój tor. I ja działam w tym cyklu miesięcznym. Będą kobiety, które będą działać w cyklu dobowym albo w cyklu, nie wiem, tam w zależności od pracy. Więc dostosujmy tą regenerację do siebie, róbmy rachunek sumienia. Ile ja spałam, ile zjadłam, czy zjadłam. I bierzmy to pod uwagę, bo jeżeli ja pójdę, zrobię super trening, a potem nie zjem, bo nie wiem, się odchudzam, tak? Nie zjem, nie dostarczę węglowodanów, nie dostarczę białka, to na następny trening wyjdę i będę dętką, bo nie odbudowałam glikogenu, nie odbudowałam mięśni, koniec. Jesteś też trenerką personalną. Ja zauważam, że jest wiele wad postawy, które są spowodowane brakiem siły. I tak jak obserwuję wiele kobiet, brak jest odpowiednio zbudowanych mięśni pleców, bardzo, bardzo często.
i od tego momentu zaczyna się wszystko sypać, czyli niepoprawna pozycja miednicy, co też jakby nie pomaga właśnie w utrzymaniu prawidłowej postawy. Potem każdy krok biegowy też robi się zakłócony. Co ty proponujesz swoim podopiecznym? W jakiej kolejności ich naprawiasz? No bo to już trzeba nazwać naprawianiem. Znaczy ja zawsze zaczynam od sprawdzenia, od czego to wynika, bo czasami rzeczywiście to jest brak pleców, brak brzucha, brak mięśni brzucha, czy tam osłabione mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, ale czasami są to też właśnie te nieszczęsne stopy. Tutaj chodzenie na przykład w butach na obcasie, czy nawet w płaskim obuwiu, ale bardzo obcisłym, gdzie ta stopa jest bardzo ściśnięta. Tutaj też macie zdecydowanie więcej zagrożeń niż my. Bardzo ściśnięta i na przykład wszystkie napięcia ze stopy przenoszą się potem taśmą tylną, przez łydkę, mięsień dwugłowy, tą grupę kulszowo-goleniową przez pośladek i idą sobie tam do góry. Więc tutaj zawsze patrzę tak holistycznie. Natomiast zaczynając trening z kobietami, zawsze przypominam im, że to nie jest tak, że my zbudujemy zaraz masę mięśniową, bo my nie mamy takich anabolicznych hormonów jak mężczyźni. Chyba że delikatnie kobieta ma testosteron podniesiony, to gdzieś te mięśnie będą mocniej zarysowane, bo też mamy różne modele. Spójrzmy nawet na nasze sprinterki, niektóre są bardziej takie szczupłe, wysokie i takie delikatnej budowy, a są takie, które mają kratę na brzuchu, a nic nie robią, powiedzmy, nic nie robią. Słusznie nazywa się to typem androgenicznym, ale tak. To nic złego. Oczywiście i jakby mówię tutaj na takiej zasadzie, że... Tylko ja tego podkreślę, tak. Nie, że drogie panie, to ani o estetykę nie chodzi, ani o jakiekolwiek zaburzenia, tylko po prostu każdy z nas, mężczyźni, niektórzy mają więcej estrogenu. Dokładnie. To działa w dwie strony. Tak, tak. I tutaj właśnie bardziej koncentruję się na tym, żeby właśnie te słabe ogniwa naprawić, wzmocnić pośladki, wzmocnić brzuch, bo to jest zawsze, to już nawet niezależnie od płci. Tak, ale, to jest prawie wszędzie deficyt. Tak, natomiast też przez budowę miednicy, tutaj szczególnie panie, które mają już dość szeroką miednicę, no to będzie miał predyspozycję do koślawienia kolan, więc musimy tutaj dbać szczególnie o wzmocnienie pośladkowych średnich. Musimy tutaj wszystkie te z boku, takie, tutaj te z boku mięśnie pośladków, z boku bioder, o to, żeby ustabilizować kolana, bo ta niestabilność, no my przez to, że mamy mniej siły, jesteśmy troszkę bardziej wiotkie, może bardziej rozciągnięte, chociaż też nie zawsze, ale przez to mamy mniejszą stabilizację ciała. Łatwiej nam właśnie złapać kontuzję przez tą mobilność, hipermobilność może nawet. A jakie dwa ćwiczenia można robić w domu na mięśnie pośladkowe? Takie, które, nie wiem, może z dzieckiem nawet. Przysiady z taśmą w kolanach. Najprostsze ćwiczenie. I ćwiczenie, które się nazywa most, czyli kładziemy się na plecach, mamy nogi ugięte, poodwijamy miednicę i podnosimy bioderka do góry. I opadamy. Podwijamy się, czyli miednicę, podwijamy. Staramy się spojonie łonowe zbliżyć do żeber. Tak, podwijamy ogonek. Podwijamy ogonek, no tak. No, to wspomnieliśmy o logistyce biegowej, logistyce treningu. No to panie, które nas teraz słyszą i myślą sobie, kurczę, może byłoby miło w tym biegu pobiec, wystartować, przygotować się do niego. Jak nie w tym roku, to w kolejnym, dając sobie trochę więcej czasu. To jak tę logistykę ułożyć? To znaczy, od jakiego wymiaru zaczynać? Ile dni ma kobieta zarezerwować sobie w tygodniu na trening, żeby to był dobry początek? Ja bym zaczęła od mniejszej niż większej, czyli od trzech. I mówi się klasycznie cztery, ale ja bym zaczęła od trzech, od takich malutkich kroczków, bo jeżeli, żeby to nie kosztowało nas też za dużo energii i takiego stresu, że ja muszę zdążyć. Że ja muszę, żeby zniechęcenie się tak, też nie żeby pojawiło. Nie zniechęcenie, bo najgorzej jest wtedy, kiedy ten trening nas kosztuje nerwy, że ja muszę zdążyć coś zrobić. Czyli zaplanować z partnerem takie dni, gdzie ja na spokojnie mogę poćwiczyć z partnerem, jeżeli są jeszcze dzieci, to nie wiem, być może w trakcie, jak odprowadzę dziecko na zajęcia, to nie pójdę na zakupy do sklepu, tylko wtedy pójdę na trening. Jeszcze zostawiam sobie jakiś bufor. Bufor, będę miała czas się, nie wiem, odprowadzę dziecko, poczekam, aż wejdzie do sali, pobiegam, czy zrobię marszobiegi, wrócę, będę miała chwilkę, żeby ochłonąć, rozciągnąć się, a potem i zrobić takie dwa razy w tygodniu, plus jeden trening taki spokojny w weekend i zacząć od takich malutkich kroczków, jak się już wkręcę i jest fajnie, zróbmy czwarty trening, nie, i poszukajmy tego czwartego magicznego razu. A to ja zapytam, bo na pewno słuchaczki się zastanawiają teraz też, czy to dotyczy ich, czy może ich koleżanek, rodzin. Co najbardziej ogranicza kobiety?
co najczęściej mówią te, które przychodzą na treningi, że ja najbardziej bałam się. To znaczy tak, jeśli chodzi o te psychiczne, powiedzmy, takie bariery, to jest przede wszystkim, że nie jestem wystarczająco dobra. Że boimy się ośmieszenia, że ja nie jestem dość dobra, jestem jeszcze, nie wiem, nieodpowiednio ważę, nieodpowiednio wyglądam, nie mam wystarczającej siły, możliwości, że to jeszcze nie jest mój czas, że sobie w głowie stawiamy same bariery. Te kobiece treningi mają sprzyjać temu, żeby tych obaw było mniej, żeby łatwiej je przełamywać? Tak, tak, no, bo dzielimy się swoim doświadczeniem, tak? Mhm. Zawsze, to nie jest tak, ja też na przykład, nie wiem, jak wracałam po ciąży, to na przykład spotykałam się z takimi opiniami, że ja powinnam wrócić wcześniej, że przecież inni to biegają szybciej, że inni się regenerują lepiej. I to na przykład były kierowane hasła i od kobiet, i od mężczyzn w moją stronę. Więc faceci na przykład najpierw biegają przez rok samodzielnie, mówią, a ja to tylko dla przyjemności, a potem się zapisują do trenera, nie? Bo ja już trochę biegam, już trochę wiem, przeczytałem pół internetu, to teraz czuję taką legitymację, że... No ja mogę, tak? Że ja mogę. A wcześniej nie mogłem. Tak. To takie typowe męskie zachowanie, tak? A jeszcze tłumaczenie się dookoła, że nie, no ja to tylko tak, tylko dla zdrowia, ja nie potrzebuję trenera. No to my to jesteśmy, wiesz, taka laurka mężczyzn. No. Znaczy trochę tak jest, no troszeczkę. Chociaż, chociaż jest już coraz większa ilość mężczyzn, taka, która bardzo chce świadomie biegać i chce mądrze biegać od samego początku. I ja myślę, że ja bym tutaj w ogóle nie klasyfikowała, bo mam też panie, że w ogóle zaczynamy biegać. Jeśli zaczynamy biegać, to zaczynamy biegać za szybko. Chodzi mi o tempo. Nie chodzi mi nawet o długość dystansu, tylko o tempo. I to jest niesamowite, bo jest jakaś taka magiczna chyba bariera tempo 5:30 na kilometr i utrzymuje je i osoba, która biega na 10 kilometrów 55 minut i 50 i 45 i wszyscy biegają spokojne rozbieganie w 5:30. Więc po prostu niesamowite, ale tak jest. Więc bardzo często brakuje nam takiego rozsądku, jeśli chodzi o dobór tempa, o to, że nie umiemy biegać wolno, ale to też ja nie widzę po swoich podopiecznych tutaj różnicy, jeśli chodzi o płeć. Natomiast kobiety są częściej takie wycofane, że to jeszcze nie jest mój czas, że to może jeszcze nie półmaraton, że muszę się jeszcze lepiej przygotować. Natomiast jeśli chodzi o te ograniczenia jeszcze takie fizyczne, które nas kobiety, no to oprócz miesiączki, no to jest ten poród, tak? To jest powrót po ciąży, ale to też są wszystkie dolegliwości związane z tym porodem, czyli potem nie wiem, blizna po cesarskim cięciu, jeszcze cały czas bardzo takie nieodkryte pole i takie dopiero odkrywane, że kobiety nie pracują z tą blizną po cesarskim cięciu, która potem ciągnie, bolą plecy, bolą biodra. Wszystko się zaburza. Wszystko się zaburza, ale również wysiłkowe. Jeszcze od szycia zależy. Tak, i jeszcze wysiłkowe nietrzymanie moczu. Też taki temat tabu, bo wiele kobiet podchodzi gdzieś tam w trakcie treningów i gdzieś za którymś razem mówi, no wiesz, ja to bym biegała, ale no zaczynam i jest problem. A tu fizjoterapeutki uroginekologiczne genialnie rozwiązują te problemy. Tak, jest tyle możliwości. A jeżeli ktoś się do ciebie zgłosi z takim problemem, czy jesteś w stanie jakby pokierować... Tak. Odesłać w właściwe miejsce. Mam doskonałe, bo ja też porodziłam, ja też musiałam dojść do siebie, ja też tutaj musiałam, miałam wiele różnych problemów. Można i ja tylko właśnie mówię, to jeszcze pamiętam, jak ja rodziłam te 9 lat temu, to było troszeczkę słabiej, jeśli chodzi o ilość tych osób, które się tym zajmowały. Teraz jest naprawdę dostęp do specjalistów, wiedza olbrzymia, ale większa też do sprzętu, większa świadomość, tak? Jak ja szukałam, nie wiem, jakichś treningów, czy jakichś takich porad, no to ja trafiłam w doskonałe ręce mojej tutaj fizjoterapeutki, takiej już teraz bardzo dobrej koleżanki, i ona tak przecierała szlaki tutaj w Warszawie na przykład. A teraz mamy możliwość różnych terapii i terapii właśnie z fizjoterapeutą, ćwiczeń z fizjoterapeutą, ćwiczeń ze sprzętem, różnych... Skrajnie laser. Tak, ale pesaroterapii zanim operacja, operacji, laserów. Naprawdę jakby możemy... Kilka dróg jest. Możemy od takich najspokojniejszych dróg próbować i przejść do takich najbardziej już radykalnych jak operacja, które też ratują nam nie tylko sport, ale też życie seksualne. Tak. Jakość życia w ogóle. Jakość życia. Oczywiście. I tutaj ratują nam też komfort pewność takiego... siebie. Oczywiście, bo ta pewność siebie leci na łeb, na szyję, jeśli mamy taki problem. A mamy bardzo często, co trzecia kobieta ma. I mówmy o tym głośno. Tak, tylko nie mówią. One naprawdę nie mówią. One nawet
kobietą. Ale to jest wstydliwy temat. Oczywiście po prostu, bardzo. Tak? Ciężko jest pochwalić się nawet lekarzowi, tak? No. Panie doktorze, ale ja mam taki problem. Co z tym robić, tak? To trzeba się przełamać. I też jest tak, że nie każdy lekarz nas zrozumie, bo nie każdy trenuje. Ja też miałam szczęście do pani ginekolog, która jest biegaczką po prostu. I pozdrawiamy. Ona, tak, bardzo, bardzo pozdrawiamy. I ona mówi, no dobra, co z tego, że tobie nic nie przeszkadza w trakcie chodzenia, kichania, kasłania, jeśli ty nie możesz biegać. Przecież ty chcesz biegać. Ty masz biegać. Koniec. Robimy tak, żebyś biegała. Więc fajnie. Ona pomyślała za ciebie, powiedziała ci, co masz robić. Tak, oczywiście. Jak trener. No, oczywiście, no bo ona miała świadomość, że nie chodzi w życiu tylko o to, żeby egzystować. Tylko żeby coś z tego życia fajnego mieć. Jak to dobrze, że biegacze są w każdej grupie zawodowej. Ja tak jeszcze myślę o jednym nieporuszonym temacie. Znaczy jeszcze tak, zanim do tego przejdziemy, to ja lubię tak powrócić. Jak długo wracać po ciąży? W ogóle, tak? Jak zakładamy, że problemy uroginekologiczne są opanowane jakby we wczesnym etapie, jeżeli występują, a jeżeli nie występują, to ile ja potrzebuję czasu, żeby wrócić do biegania? Badania mówią o tym, że do 10 miesięcy wraca na swoje miejsce, od 10 miesięcy nawet do ponad roku, choćby ostatni odcinek kręgosłupa, czyli krzyżowy. I teraz znowu jest to szalenie indywidualna sprawa, bo teraz tak, wszystko zależy od tego, jak duży była ta ciąża, duża, ile my przytyłyśmy, ale jak duże było dziecko, a jakich my gabarytów jesteśmy. Czyli jak duże było to obciążenie. No bo jeżeli moja żona 4,450 tak, nosiła, to niech to będzie ten przykład. No, duże dziecko. No właśnie, duże dziecko, to wtedy dłużej, bo i ta regeneracja mięśni na miednicy i kręgosłupa, bo przecież my to dźwigałyśmy i mięśni, znowu wrócę, do stóp, bo mięśnie, w ogóle przecież nam tak zaczynają działać hormony, że nam się te mięśnie luzują, kości stóp, nawet kości w stopie, a to nie jest jedna duża kość, tylko ileś tam tych malutkich. Oczywiście, mi na przykład nie wróciła. Mam pół rozmiara większą niż przed ciążą. Poważnie? A ja myślałem, że właśnie się rozpłaszcza. Nie, rozpłaszczyła mi się i wydłużyła i wszystkie buty były do wymiany po ciąży na przykład. No to z drugiej strony. Tak, czemu nie? Ale naprawdę. Pół rozmiaru poszłam do przodu. I teraz tak. I tutaj to wtedy dłużej. Pierwsza rzecz, jaką bym zrobiła, rodzę dziecko, tak? Wracam do siebie i zabieram siebie, jak już tam się wszystko wygoi, tak? Idę i mam wizytę właśnie u fizjoterapeutki uroginekologicznej, która sprawdzi, w jakim stanie są moje mięśnie, rozejście mięśnia prostego brzucha, w jakim stanie jest blizna po cesarskim cięciu, w jakim stanie jest nacięcie krocza, w jakim stanie, no wszystko nam tam oceni i wtedy za jej pomocą tutaj, za jej radami. Można coś zaplanować, ale ja jestem z tych, które będą mówić wolniej niż szybciej, bo nic nam nie ucieknie. Nie uciekną nam zawody, nie ucieknie nam życie, a lepiej chwilkę poczekać, nawet miesiąc więcej, ale wrócić i nie wiem, bo pamiętajmy, że jeszcze nie wszystkie hormony nam wróciły. Jeszcze jak karmimy piersią. O, to jest ciekawe. To też jest ważne, czy karmimy piersią. Bo też mamy inną gospodarkę hormonalną, jak karmimy piersią, niż jak odstawimy dziecko. Nasze mięśnie dna miednicy są dużo bardziej narażone na przeciążenie, nawet jeśli są w dobrym stanie, podczas tego, gdy karmimy piersią. Jak odstawimy dziecko, gospodarka hormonalna wraca nam do normy i już jesteśmy bezpieczniejsze. Tak zastanawiam się, bo w przypadku operacji, zwykłych operacji, kiedy hormony nie szaleją, w zasadzie szybko powinno się iść do fizjoterapeuty, żeby nie dopuścić do wzrostów lub je zrywać. Wtedy, kiedy jeszcze są mobilne i miękkie. Tak. A tak samo się pracuje z punktu widzenia właśnie fizjoterapeutów, tak, uroginekologicznych z bliznami po cesarce? Tak, i po nacięciu krocza. Dokładnie. Dokładnie tak samo. To jest ten sam schemat. To jest ten, znaczy, nie chcę wypowiadać się za tutaj fizjoterapeutów, ale tak, pracuje się i powinno się pracować, ponieważ, no tak jak wcześniej wspomniałam, wszystkie nasze tutaj, całe nasze ciało jest jedną wielką całością. Jeśli tu gdzieś coś ciągnie, to zaraz za chwilę, nie wiem, może nas boleć szyja. A to tylko to tym bardziej holistycznie. Musimy podejść do tego bardzo holistycznie. Tutaj kiedyś miałam taki przykład dziewczyny, pojechaliśmy na nartę i dziewczyna wysiadła zgięta w pół z samochodu. Powiedziała, że nie może się wyprostować, bo jej wysiadły plecy. Jak ona będzie jeździć na nartach? I całe szczęście trafiła gdzieś tam w górach, trafiła do dobrego osteopaty i on powiedział, no 4 lata temu było cesarskie cięcie, a ta blizna, to tak pięknie pani ciągnie te plecy.
No i tam wszystko po prostu popracował. W ogóle nie dotykał jej pleców. Pracował tylko z blizną. I puściło. I puściło. Dokładnie. Więc tutaj, tutaj bym się tak nie spieszyła. Natomiast są przykłady, nie wiem, mojej koleżanki, która rodziła na początku stycznia, a półmaraton pobiegła z końcem marca. O matko. I zrobiła to w godzinę 30. Mhm. I mamy przykład mnie, która rodziła 2 tygodnie po niej, czy to niecałe 3. I dopiero dobrze mi się, gdzieś tam nie biegałam bardzo długo, bo w ogóle nie miałam sił, ale też straciłam dużo krwi po prostu w trakcie porodu. Nie miałam sił, gdzieś w czerwcu próbowałam biegać, to znajomi powiedzieli, że nigdy nie widzieli, że ja biegła tak niskim i ciężkim krokiem, jak wtedy. I ja dopiero dobrze poczułam się rok po porodzie. Czyli jest to bardzo indywidualne, tak. I tylko pokazuje, że powinniśmy bardzo wnikliwie obserwować swoje ciało. Ale oczywiście i tutaj też bym chciała tak bardzo, bardzo zaapelować o taki spokój wewnętrzny, o taki, ja wiem, że to ciężko powiedzieć, bo ja też się rwałam, też się aż cała chodziłam. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe, inni mogą, a ja nie? Natomiast to minie. A ja cię usprawiedliwię, bo to jest poczucie straty, tak? Tak. Czyli jeżeli coś nam jest zabrane, tak to w tych kategoriach trzeba, nasz mózg to tak traktuje, to jest bardziej atrakcyjne i bardziej byśmy tego chcieli. Oczywiście. Jeszcze chciałbym zapytać w takim razie, jak badać, mówiłaś o utracie krwi, swoją krew, czy w ogóle badać i jak się suplementować, żeby wrócić, żeby utrzymać nasze ciało, nasz metabolizm na jak dobrze naoliwiony mechanizm. Znaczy, jeśli chodzi o kobiety, a szczególnie te kobiety, które bardzo obficie miesiączkują, no to absolutnie badanie krwi takie podstawowe, ale zawsze ferytyna. Już nawet nie żelazo, tylko pierw ferytyna. Bo ostatnio, w zeszłym roku ja miałam taki przykład, swój własny, że zbadałam sobie ferytynę i hemoglobina była jeszcze dobra, hematokryt był dobry i gdybym sobie to zostawiła, to w ogóle żyć nie umierać, to, cudownie. To ile powinno być ferytyny? Ferytyna, oj, nie pamiętam teraz, koło 60, chyba nawet więcej, 80. Mhm. Nie chcę jej pomieszać, przepraszam, nie chcę pomieszać tutaj z witaminą D tutaj teraz. To bardziej witamina D, taka wysoka, 80, a ferytyna nie pamiętam. Minimum 30 jest u mężczyzn, ale, u ale to jest bardzo mało. Wyższa. Ja miałam wtedy już 13. No to, no to bardzo źle. To bardzo źle. To bardzo a źle. Hemoglobina była dobra. I jeszcze. A ile przyjmujesz żelaza dziennie? Ja nie przyjmuję żelaza tak na co dzień. Czyli dieta. Ja przyjmuję suplement z żelazem w trakcie miesiączki. Tylko w trakcie miesiączki. W trakcie czyli tam, miesiączki. Gdzie ta chłonność też jest tak, większa. A tak. Przyjmujesz żelazo z witaminą C i kwasem tak. foliowym? Czy z witaminą C. Bez kwasu foliowego, z witaminą C. Natomiast ja też mam bardzo wrażliwy żołądek, więc ja mam jakiś taki swój jeden suplement, który używam, bo te wszystkie takie rzeczy z żelazem niestety bardzo źle wpływają na mój żołądek, bardzo go podrażniają, więc ja też jestem takim bardzo wrażliwym tutaj. Czyli warto przyjść na trening, popytać choćby dla takiej wiedzy, jakie suplementy, co dokładnie, próbowałaś, co warto sprawdzić. W ogóle warto rozmawiać. Przede wszystkim warto rozmawiać z wszystkimi kobietami obok. Bo nagle jak zaczynamy rozmawiać, to okazuje się, że wszystkie mamy takie same problemy. To ostatnio a propos właśnie tego nietrzymania moczu, to moja taka znajoma fizjoterapeutka mówi, no tak to żadna się nie odezwie, wszystkie takie zdrowe, a jak przyjdzie co do czego, to nie ma takiej, która by się z tym nie zmagała. Więc po prostu tak nawet skomentowała, że dopiero potrzebujemy jakiegoś długiego czasu, ale musimy rozmawiać ze sobą, wymieniać się doświadczeniem, który suplement, który syrop, które oczywiście ja już nie mówię o skrajnych przypadkach, bo ja też bym nie chciała tu namawiać, żebyśmy sami się suplementowali, sami tutaj na hejnał kupowali nagle nie, no, suplementy. Początku mówię, że konsultacje tak. i z fizjoterapeutami, z lekarzami, z dietetykiem, tak. żeby tutaj nie było tak, ale jeśli chodzi o te badania, jeszcze wrócę, to możemy sobie badać my, kobiety, hormony tarczycy. Oj, tak. Hormony tarczycy zdecydowanie, koniecznie. Japończyk czyha. Dokładnie. I zwłaszcza, że no, tak jak już wspominaliśmy, ta dieta nasza jest często taka, a nie inna. Poziom stresu jest taki, a nie inny. Ja bym badała jeszcze właśnie, jeżeli mamy taki stresujący tryb życia, albo jesteśmy po mocnych zawodach, to ja bym badała jeszcze kortyzol też. Kortyzol. I tutaj, oj, teraz mi uciekło, co ma, powinniśmy badać po... Ale jak, CK. Tak. Kinaza kreatynowa. Dokładnie.
O, uciekło, ale dobrze, że jesteś. Weronika, jak widzisz, bieganie kobiece to jest jeden z naszych ulubionych tematów. Spoglądamy na zegarki. No, ja... musimy więcej czasu rezerwować. Musimy, na bo to jest tak. To jest o bieganiu pań. A to jest fantastyczny odcinek. Tak w ogóle zastanawiam się jeszcze, Maćku, pytanie do ciebie kierowane. Czy my mężczyźni, bo ja mam wrażenie i przekonanie głębokie, że tak, w swoim męskim gronie dużo chętniej dzielimy się na przykład, a to ja mam problem z tym czy z tamtym. My w takim męskim gronie dużo łatwiej wychodzimy z swoimi problemami. Natomiast zachodzę w głowę, jak to jest w kobiecym gronie. No bo z żoną, no to są nasze relacje, w których dzielimy się i tymi dobrymi, i tymi złymi elementami. Ale jak to jest właśnie w tym kobiecym gronie? Mówisz, że tak jakby kobiety dopiero jak je się weźmie na spytki, zaczyna przepytywać, a może muszą zyskać zaufanie. Nie wiem właśnie, jaki tam mechanizm występuje. A może takie spotkania treningowe działają trochę jak spotkania w kołach gospodyń wiejskich? Tak. Naprawdę, i możemy tutaj użyć nazwy koła biegaczek miejskich, albo nie tylko miejskich. Zdecydowanie. Zarezerwujesz nazwę? Na pewno. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie, to tak się mówi. My potrzebujemy takiego towarzystwa, my kobiety musimy się, jesteśmy tak stworzone, musimy się wygadać, musimy się... Ty mówisz, że my bardziej wymieniamy się tymi tematami, to kobiety są bardziej gadatliwe. To znaczy, nie, to nie chodzi o gadatliwość, tylko my faceci mamy tak, wiesz, bo to już prostata nie tak jak kiedyś, nie? Mów za siebie. Ale nie, ale dużo łatwiej wam idzie, bo obracacie to w żart, no właśnie, pewnie, tak. Bo łatwiej wam idzie. A my tak musimy się czuć tutaj takie, chyba to jest też taka jeszcze presja społeczna moim zdaniem, trochę takie, że my musimy być takie i idealne, i właśnie z wciągniętym brzuchem. Nie musicie być. Znaczy wiem, że nie musimy, ale jakby... Ja wiem, ale to cały czas gdzieś pokutuje i funkcjonuje. Tak. To presja bardziej wewnętrzna, tak. Czy tam kobiecego środowiska, czy to wiesz, może my mężczyźni to robimy, nie wiem, jakby zapytuję. Wiesz co, troszkę czasem, może trochę czasem tak też, bo to jest takie, to jest coś tutaj, jeszcze jest tak, że kobiety ocenia się za wygląd, mężczyzn za inteligencję, tak? I tutaj czasami jest tak, no zobacz, ciebie nazywają profesorem, tak? A jak nazywają aniołki Matusińskiego? One są piękne. Zobacz, taki przykład. Mhm. No bo ja nie jestem piękny, tak, ale wiem, ale wiesz, już zwraca się na to uwagę, jak się odzwyczaj. Już częściej jest, ale ona mądrze pobiegła. Tak, tak, tak. Ale zazwyczaj kobieta pięknie biegnie. Ale ta świadomość jest zbudowana. Tak, wiesz co, to może dlatego, że głównie mężczyźni są komentatorami, a kobieci są faceci są wyjątkowo wrażliwi na kobiecą urodę, bo my mężczyźni, bo to taka podstawowa różnica. O to do nas pretensje. Nie, 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 absolutnie. My się po prostu zakochujemy w tym, co widzimy. Ja wiem, ale ja nie chcę... Natomiast ja chcę to jeszcze bardzo mocno podkreślić, że u mężczyzny potem ta miłość kompletnie się zmienia. Że okej, wizerunek, to co widzą jest ważne, ale to jest na gdzieś trzeciej, często czwartej pozycji. Bo potem relacja damsko-męska z punktu widzenia mężczyzny jest zupełnie inna. Tak. Zupełnie. Ona w ogóle zmienia ta hierarchia wartości, kiedy na początku zobaczymy piękną kobietę i chcemy być bliżej niej, to super, tak? I to jest ta początek, ta chemia. Ale potem, kiedy chemia znika, to mężczyzna chce się zaopiekować kobietą, chce jej dać wszystko, co ma. Chce, wiesz, dosłownie swoje serce bijące, żywe, ofiarować i to jest tak... męsko-intymne mi się wydaje, poprawnie Maćku, jeżeli źle prawię. Tropem wiesz, bo jakby my chcemy się opiekować, tak? My mamy taki w sobie ten pierwiastek tej opiekuńczości i zapewnienia wszystkiego, co. To jest nadal podcast tak. W rytmie biegania, tak. Ale wracając właśnie, nie, ja się z tym absolutnie... Dobre. Z tym absolutnie zgadzam i tutaj też nie chcę upraszać, ale jednak my jesteśmy cały czas tutaj trochę tak, że i dobrze musimy wyglądać i tutaj... A mężczyzna, nie? Mężczyzna też i teraz też jest taka presja na mężczyznach bardzo duża i tutaj też może warto o tym powiedzieć, że jest tyle świadomych kobiet, pięknych kobiet, które właśnie, nie wiem, idą jak burza przez życie w życiu prywatnym, zawodowym, że jak mamy takiego mężczyznę, który właśnie chce się zaopiekować, to w sumie w pewnym momencie on się zastanawia, a co ja mogę jej dać? No, i mężczyźni tutaj, dzisiaj są trochę w trudnym położeniu, tak swoją drogą, bo trochę internet nas popsuł społecznie. Takie ja, to jest moje prywatne zdanie, także mężczyzna dzisiaj według dzisiejszych norm powinien dobrze wyglądać, najlepiej chodzić na siłownię, tak jak Maciej, proszę, Adonis. Kto nie ogląda, ten nie wie. Tego chłopaka, nie razem pracować.
Powinien dobrze wyglądać, dobrze zarabiać, mieć czas na pracę, rodzinę, dzieci i ten prywatny czas dla swojej partnerki. I to jakby ilość zobowiązań, na które my dzisiaj piszemy się społecznie, bo to jest, wiesz, takie ogólne, społeczne spojrzenie. Jakbyśmy tak naprawdę się oddalili z daleka, trochę tak to wygląda. I nie bez przyczyny mówię, że internet to popsuł, bo ilość ról, w których dużą rolę mężczyzna odkrywał 10-20 lat temu, to jak kojarzyliśmy mężczyznę sukcesu, było trochę mniejsza, tak? Jakby to spektrum było bardziej zawężone. To jest i takim... trochę bardziej chyba walczy się, co tak. Nie jest złe, uważam, jest bardzo dobre, o ten dobrostan pań, bo im się to absolutnie należy. Ale a tutaj... mniejszą uwagę momentami zwraca się na dobrostan i to by nie wywierać presji na mężczyznę. Bo chyba tutaj chodzi tak naprawdę, tak mi się wydaje, to wszystko się sprowadza do empatii i do takiego wzajemnego szacunku i wzajemnego zrozumienia i do tego, o czym mówiliśmy też na początku, takiego, żeby usiąść i zastanowić się, co my rozumiemy pod pewnymi słowami, zwrotami, komunikatami, czego my oczekujemy i jak my możemy to gdzieś wypośrodkować, bo to się nigdy nie da tak zrobić, żeby... mieć ciasto i zjeść ciasto. Dokładnie. My musimy czasami iść na kompromisy, nie wiem, pół roku dla jednego partnera, pół roku dla drugiego partnera, nie wiem. Mój partner wyleciał na 3 tygodnie do Japonii i spełniał marzenie. Ja wylecę sobie gdzieś indziej i też spełnię swoje marzenie. A potem polecimy gdzieś wszyscy razem. Wzajemna empatia. Więc takie coś. Ale wracając, jeśli czyli chodzi space, o te przestrzeń. Takie właśnie ciągnięcie kobiet za język, to gdzieś... Wydaje mi się, że też było, często się tak mówiło o tym, że nie ma takiej przyjaźni między kobietami, że jest ta zazdrość, zawiść, teraz tak sobie myślę, że ta przyjaźń kobieca, my się właśnie uczymy ją budować, jako takie społeczność kobiet, że uczymy się przyjaźnić ze sobą, nie rywalizować. No przecież jak mężczyzna, nie wiem... To jest taki głupi przykład. Jak mężczyzna coś spotka, nie wiem, ktoś go tam uderzy, to zaraz cała chmara jego kumpli, a i nie kumpli, rzuci się, żeby go ratować, tak? Ewentualnie powiedzmy, pójdą wszyscy na piwo. Dokładnie, albo potem pójdą wszyscy na piwo. A kobiety gdzieś tam, jak coś tam jej się wydarzy, to było, a mogła coś zrobić inaczej, albo to jest jej wina, a po co ona tak szła. Ale dobrze, troszeczkę że pracujecie sobie nad tym, i pracujemy nad tym. I teraz jak na przykład patrzę na takie wyjazdy, jak ja wyjeżdżam z moimi koleżankami właśnie z frontrunnerów i jedziemy 16 kobiet na 4 dni. Nie ma ani jednej sprzeczki. Jesteśmy po prostu głośne, śmiejemy się po prostu w brud, rozmawiamy na smutne, trudne tematy, przytulamy się, śmiejemy, wszystko tam jest, a na koniec jak któraś robi życiówkę, to wszystkie ją ściskają, a jak któraś robi słabszy wynik, to wszystkie ją ściskają i wspierają, że następnym razem będzie lepiej. Więc ta społeczność kobiet się właśnie buduje i buduje się dzięki też właśnie aktywności fizycznej. Bo jak jesteśmy aktywne fizycznie, to też troszeczkę odzieramy się z tego takiego i makijażu, i idealnego ubrania. My podczas aktywności fizycznej pokazujemy się też z tej nieidealnej strony, z tej zmęczonej, spoconej, z zadyszką, z gorszym dniem, z gorszym humorem, z gorszym samopoczuciem. I aktywność fizyczna pozwala też wyjść i wyrzucić z siebie właśnie różne takie złe rzeczy. Tak? Czyli jak rozumiem, społeczność kobiet aktywnych sportowo jest pełna empatii i wsparcia. Mam nadzieję, że tak, ja taką mam społeczność. Nie zadałem już żadnych pytań. Znaczy, to jest najlepsza klamra, takie stwierdzenie. No tak. Pewnie, że a ja mam jeszcze pytanie. Nie, już nie zdążymy. Oczywiście, że nie zdążymy, dobra, ale... ostatnie. Nie, to... To dwa ostatnie, dobra. Ładnie byłoby zakończyć tę rozmowę takim pytaniem o to, co my możemy jeszcze dla was zrobić, drogie panie. Ja myślę, że właśnie ta empatia, że to jest to słowo klucz, empatia, zrozumienie, niekoniecznie to takie upraszczanie do schematów właśnie, a, bo ona ma hormony, tylko okej, jest jak jest, być po prostu, to nawet nie o to chodzi, to trzeba po prostu być, zapytać się, na co masz ochotę, czy mogę coś dla ciebie zrobić, może masz, po prostu, żeby ta partnerka nam zakomunikowała, co ona chce i jak ona chce. Jeżeli widzimy, że jest zdenerwowana, sfrustrowana, może mniej ostatnio o siebie dba, może nie ma czasu na trening, to zapytać się, słuchaj, widzę, że ostatnio jesteś przemęczona, zapracowana, spróbujmy zrobić coś razem, może albo może ty chcesz sama coś zrobić dla siebie. Jak mogę ci w tym pomóc? Jak mogę być dla ciebie?
idźmy tak w dwóch kierunkach, bo mężczyźni niejednokrotnie jest im też trudno w tej nowej roli, w tej roli, gdzie muszą się więcej zajmować dziećmi, muszą gotować, zrobić zakupy, wiadomo, no, to jest wszystko nowe, to jest naprawdę, spójrzmy na naszych rodziców, no częściej. Społeczeństwo się zmieniło diametralnie. Tak, bardzo się zmieniliśmy. Bądźmy dla siebie właśnie takim oparciem, zawsze. Ja już nie mówię tutaj nawet o partnerstwie, koleżeństwie. Bądźmy niezależni od płci dla siebie oparciem. Nie oceniajmy, bo to bardzo często staramy się gdzieś mówić i w tym idzie ocena. Oj, słuchaj, gorzej wyglądasz, coś tam. Nie, widzę, że masz ostatnio mniej czasu, to już nie jest takie oceniające. Żeby nie było ocen w naszej rozmowie, mimo że, bo tak jesteśmy wychowani też na ocenianiu, tylko byli dla siebie takim wsparciem. I wyciągali rękę do drugiej osoby, zanim ta osoba poprosi o pomoc. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek podcastu W Rytmie Biegania został wysłuchany nie tylko przez panie, bo mówiliśmy, że sporo będzie o kobiecym bieganiu, ale również i przez panów, i że to wszystko dotarło również i do nich. Panie Adamie? Macieju, widzę, że jesteś. No i fajnie. Tak. A ja zachęcam, żeby panowie przyszli na bieg i kibicowali naszym dzielnym paniom. 24 czerwca. Godzina? 9 startujemy. Miejsce? Na Women's Day. Będziemy biegli na terenie łazienek, więc przepiękna, fajna trasa. Przyjdźcie na piknik pokibicować. To widzimy się. Do zobaczenia. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Weronika Zielińska była naszym gościem. Adam Krzczot, Maciej Kurzajewski, a to był podcast W Rytmie Biegania, napędzany przez e-obuwie. Bieganie.pl. Słuchaj W Rytmie Biegania. Podcast W Rytmie Biegania napędza e-obuwie.